Ostatnio puszczam Wam sporo filmów z tym urządzeniem, czyli z modułem do odczytywania i wysyłania informacji po IRDzie, czyli podczerwieni. To jest to, co jest wykorzystywane we wszelkiego rodzaju pilotach. No teraz wychodzą piloty Bluetooth, ale to jeszcze nie we wszystkich urządzeniach. Ja mam tylko jedno urządzenie, które ma pilota Bluetooth i to jest projektor. Reszta urządzeń nadal wykorzystuje IRD. To urządzenie posiada możliwość odczytu 16 kodów pilotowych, czyli powiedzmy jeden przycisk to jest jeden kod i wysyłania tych kodów pilotowych. Czyli zarówno możemy odczytać kod za pomocą tego urządzenia, jak i wcześniej odczytany kod wysłać. I to jest bardzo fajne, dlatego że za pomocą jednego pilota od telewizora mogę sterować dużą ilością urządzeń w domu. Jak to wygląda? Mam takie urządzenie podpięte pod telewizorem i ono mi odczytuje kody z pilota. Tutaj mamy akurat uniwersalnego pilota, ponieważ doprogramowałem go zarazem do kina domowego, jak i do telewizora, żeby nie mieć 10 różnych pilotów. I tak. Oczywiście programowalny on jest w pełni, ale nie ma możliwości sterowania domem, jeśli nie jest zaprogramowany. I tak. Tutaj mamy A, to jest otwarcie ekranu i wysunięcie projektora. B, jest to zasunięcie tej rolety tutaj w salonie. C, jest to otwarcie bramy wjazdowej, bo najczęściej jeśli leżę na kanapie, to ktoś przyjeżdża do domu i chce, żeby mu bramę otworzyć. Dlatego to sobie doprogramowałem przycisk do otwierania bramy. Strasznie leniwy jestem, wiem. Te czerwone przyciski, które kiedyś były do telegazety, jeśli ktoś jeszcze pamięta, co to jest telegazeta, to tak, pierwszym przyciskiem, jak widzicie, rozjaśnia nam się tło, czyli jest sterowanie światła w salonie. O. Kilka scen zaprogramowanych o różnej mocy świecenia. Przycisk zielony odpowiada za sterowanie jadalnią. Możecie zauważyć, że te sceny idą w kółko, czyli 20%, 40%, chyba 100% i następuje wyłączenie. Przycisk żółty jest to światło w kuchni. I tutaj nie ma mocy, jest tylko włącz, wyłącz, więc mogę je włączyć albo wyłączyć. Przycisk niebieski jest to światło na barze. O, jak widzicie? Włącz, wyłącz. Podobnie w kuchni też jest wyłącz. I co najważniejsze, nie muszę tym pilotem celować bezpośrednio w tamten odbiornik. Mogę celować gdziekolwiek. O, i to będzie działać. Nie mówiąc o tym, że jak Wam już wcześniej powiedziałem, przycisk A służy do otwarcia ekranu i wysunięcia projektora. Zobaczcie. Pilotem od telewizora. Tu jest oczywiście doprogramowana scena, gdzie ma gasnąć światło w salonie, ale jak widzicie, ekran się już wysuwa. Ponadto, co jest jeszcze tutaj fajne, zobaczcie sobie, że Denon, który znajduje się po prawej stronie projektora, zostanie przesterowany też przez to urządzenie. Podobnie ten mały element steruje mi również kominkiem. Jak wiecie, kominek mam na prąd. Głównie to ma wyglądać i nie grzać. Więc tutaj za pomocą tego urządzenia również steruję kominkiem. Zobaczcie, że to jest dosyć spora odległość. Jest to bardzo wygodne urządzenie, nie dość, że można to doprogramować co się chce, to jeszcze może sterować wszystkimi urządzeniami, które posiadają pilota. Czyli tak jak Wam pokazywałem, systemem audio w domu, nawiewem, raczej wyciągiem w kuchni, bramą, co tam żywnie potrzebujecie, to może tym sterować.